Czary Mary, która panna na świętego Andrzeja w garze kogoś zobaczy, ten jej się później napatoczy. Takie były kiedyś przysłowia ludowe, ponieważ my się bardzo zżymamy na to, że przecież z zachodu przyszło do nas takie okropne święto Halloween i że tam jest tyle o duchach i że to takie jest nie nasze, a my mamy nasze polskie Andrzejki, które są bardzo, bardzo zbliżone, ponieważ również nawiązują do krainy czarów, krainy duchów, może bardziej do tej drugiej, innej krainy, która jest gdzieś obok nas tak naprawdę. Drodzy Państwo, kilka słów o Andrzejkach, o tym, skąd to się w ogóle wzięło, dlaczego my teraz robimy sobie wróżby andrzejkowe, dlaczego spotykamy się na tego świętego Andrzeja, dlaczego to jest akurat ten dzień. Otóż, drodzy Państwo, jest to dzień ostatni, to jest właściwie... Trzeba żyć tak, żeby nie mieć czasu na Facebooka. Wtedy wróżono sobie, wtedy te wszystkie czary nabierały mocy, czyli była to noc 20. Jest takie bogactwo, którego nikt ci nie zabierze, tym skarbem jest wiedza. Jest to, które już właściwie można powiedzieć, że swoje korzenie ma w czasach mocno przedchrześcijańskich, bo już nawet starożytności były echa tego święta. Wielu uczonych twierdzi, że tak naprawdę to już w starożytnej Grecji były początki tych obrzędów, ponieważ jest ten człon Andreas, tak? Czyli Andrzej od Andreas, jest to imię greckie, a oznaczało po prostu mężczyzna, mąż. Stąd później na świętego Andrzeja jakoś tak połączono z ożenkiem, z zamążpójściem, z panieństwem i stwierdzono, że będzie to patron, powiernik, panien na wydaniu. I od już kilkuset lat, a na pewno od XVI wieku, ponieważ już wtedy mamy bardzo liczne wzmianki na ten temat, z czego najbardziej taka znamienna to jest komedia teatralna, która powstała w języku polskim o Justynie i Konstancyi, która właśnie nawiązuje do obrzędów andrzejkowych. I już właśnie od tego XVI wieku panny na wydaniu wróżyły sobie w Wigilię świętego Andrzeja. Jak to robiły? Robiły to za pomocą bardzo wielu różnych takich obrzędów. Najważniejsze były sny. Wierzono, że jeżeli pannie przyśni się właśnie w tą noc twarz tego pana chłopaka, to ten stanie się jej mężem, a jeżeli się nie przyśni, no to grozi staropanieństwo niestety. Ale wróżono również na inne sposoby. Na przykład znamy wróżby z butami i rzeczywiście te buty przewijają się przez setki lat. Wierzono na przykład, że panienka, która zdejmie mały swój bucik i rzuci za siebie, to jeżeli nosek będzie skierowany do góry, jak upadnie bucik, no to będzie w przyszłym roku już ślub, a jeżeli do dołu, no to panienka będzie musiała niestety jeszcze troszeczkę poczekać. Tych wróżb było bardzo dużo. Były niektóre związane ze zwierzętami domowymi. Na przykład wierzono, że jeżeli panny, które przyszły razem świętować to święto, siedziały sobie w kole i pod krzesełkiem schowały jakiś smakołyk i kiedy wpuszczono kota, psa lub nawet koguta, to jeżeli to zwierzątko sięgnie po te właśnie smakołyki, to w tej kolejności, do której podbiegnie, to w tej kolejności panny będą szły za mąż. No i oczywiście dochodzimy do naszego wosku. Wosk był taką materią, która była uznawana za materię nieco czarodziejską, bo wystarczało tylko troszeczkę zmiany temperatury i coś, co jest stałe, zamieniało się nagle w płynną materię, która za chwileczkę mogła znowu stężeć.
wosk, ale również jeszcze była taka druga materia, którą w tej chwili raczej nie polecamy, bo już troszeczkę więcej wiemy na temat szkodliwości jej, a to był ołów. Nawet w takiej książce Dzieci z Gulerbyn, czyli tak naprawdę jeszcze początek XX wieku, tam dzieci sobie jeszcze wróżyły z płynnego ołowiu. No dzisiaj sobie tego nie wyobrażamy, dzisiaj zostajemy przy wosku. Już od ołowiu odejdziemy. Te wróżby woskowe polegały oczywiście na tym, na czym teraz polegają, z tym, że rzeczywiście wróżyły tylko i wyłącznie panny na wydaniu. Nawet panie, które już miały męża, ewentualnie mogły pomóc przy przygotowaniu tych wróżb, ale same nie uczestniczyły absolutnie w tych uroczystościach. A teraz zapytacie się Państwo, co z chłopcami? Czy ktoś wie? Katarzynki, właśnie. Tydzień wcześniej, czyli około 25 listopada, były tak zwane katarzynki, czyli odpowiednik Andrzejek. I katarzynki przeznaczone były dla chłopców. Chłopców na wydanie, dla kawalerów, dla młodych chłopaków, którzy też chcieli wiedzieć, co z nimi będzie, czy znajdą pannę, czy panna, której się kochają, to stanie się ich żoną, czy nie. I wróżyli sobie, przyznam, nieco skąpiej, nieco mniej było tych wróżb katarzynkowych. Powtarzał się również wosk, ale przede wszystkim były takie wróżby, które wymagały jakichś kroków od tych kawalerów. Na przykład wierzono, że jeżeli 25 listopada kawaler zetnie małą gałązkę, na przykład wiśni, wsadzi ją do wody, a ona zakwitnie na Boże Narodzenie, wtedy kawaler na pewno się ożeni. Za mąż, nie wiecie. Takie to były wróżby. Z czasem te wróżby zaczęły się zacierać. Przestano już tak bardzo, bardzo poważnie je traktować, bo kiedyś naprawdę, naprawdę panny wręcz ze strachem podchodziły do tego, co im się tam wydarzy. Później już w XX wieku te wróżby zaczęto traktować bardziej jako zabawę. Zaczęto wciągać do nich różne osoby w różnym wieku, w różnym stanie cywilnym. Panny, kawalerów, ale również osoby zamężne czy żonate. Chodziło o wróżby również na Nowy Rok, ponieważ zawsze Andrzejki przecież wypadają w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Także zaczęto traktować to po prostu jako takie z przymrużeniem oka zabawy, które mają nam wywróżyć, co nam przyniesie najbliższa przyszłość. I właśnie w ten sposób podeszliśmy do tego tematu. I zapraszam teraz w trakcie koncertów, czy też chwilę później, w czasie przerw. Tam jest taki kącik malutki. I tam, w takim zaciszu, postaramy się pobawić troszeczkę we wróżby andrzejkowe, oczywiście z naciskiem na lanie wosku, bo wiemy, że już w przedszkolu dzieciaki na andrzejkach wosk leją, więc właśnie ten wosk będziemy lali, ale mamy też karty, możemy się troszeczkę również zabawić z innymi wróżbami. Zapraszam serdecznie!